Narkotyki były dosłownie wszędzie. Bracia zatrzymani, narkotyki były dosłownie wszędzie. Zatrzymanie dwóch braci w Warszawie. Dwaj bracia zatrzymani w Warszawie przez policję przechowywali w wynajętym mieszkaniu ponad 6 kg narkotyków. Kryminalni ustalili, że lokal służył jako magazyn przerzutowy dużych ilości substancji odurzających. Narkotyki były dosłownie wszędzie, podała policja. Zarekwirowano m.in. marihuanę, mefedron oraz haszysz. Policjanci ze Śródmiejskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego podczas pracy operacyjnej ustalili, że jedno z mieszkań przy ulicy Szymczaka w Warszawie zostało wynajęte na tzw. słupa. Lokal służył jako magazyn przerzutowy dużych ilości narkotyków, powiedział podkomisarz. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Policji w warszawskim Śródmieściu. Śledczy ustalili, że do mieszkania mieli przychodzić dwaj bracia w wieku 26 i 30 lat. Mundurowi zorganizowali zasadzkę. Cierpliwości i ponad 12-godzinne oczekiwanie przyniosły w końcu rezultat. Gdy tylko mężczyźni weszli na klatkę schodową i zobaczyli policjantów, rzucili się do ucieczki, jednak bezskutecznie. Zostali błyskawicznie obezwładnieni i zatrzymani, powiedział policjant. W obecności zatrzymanych kryminalni przystąpili do przeszukania wytypowanego wcześniej mieszkania. Narkotyki były dosłownie wszędzie, w podróżnej walizce, słoikach, torby na zakupy, kartonie, rozsypane na stole, a nawet ukryte w lodówce, wyliczył Szumiata. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 9 tysięcy złotych, które mogą pochodzić z przestępstwa, 16 foliowych pakietów z marihuaną, mefedron oraz haszysz. W sumie było tam ponad 6 kg środków odurzających, podał policjant. Bracia po zatrzymaniu usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Może im grozić do 10 lat więzienia.